Już w niedzielę 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście jak co roku orkiestra zagra także w naszym regionie. Tylko na ulicę Sieradza, Łasku i Zduńskiej Woli wyjdzie tego dnia około 1000 wolontariuszy, nie licząc okolicznych wiosek i miasteczek. Bo każdy osobiście bierze puszkę, identyfikator i później każdy osobiście się z tego rozlicza, żeby było jasne. Puszki muszą być zaplombowane, jednakowego koloru. Każdy będzie miał identyfikator ze zdjęciem i numerem, takim samym jak na puszce. W Zduńskiej Woli działać będą 3 sztaby. Harcerze koordynować będą głównie to, co będzie się działo na Placu Wolności. Jeżeli pogoda na to pozwoli, będzie tam stała ścianka wspinaczkowa. Również Straż Pożarna zorganizuje atrakcje wspinaczkowe po skrzynkach, tak jak to było w ubiegłym roku. Od godziny 12 do 14 będziemy mieli zjazd motocykli i samochodów terenowych. Drugim zduńskowolskim sztabem będzie P3 Razem. Mają kilka nowości związanych na przykład z włączeniem do wspólnego grania lokalnych przedsiębiorców. Pan Waldemar Miszczak będzie przebrany za Mikołaja i będzie można zrobić zdjęcie za wrzucenie do puszki symbolicznych pieniążków i one będą do odebrania, te zdjęcia, u pana Grudnia w zakładzie fotograficznym na Placu Wolności. Też oczywiście pan Grudzień robi to nieodpłatnie. Już po raz 18 z orkiestrą Jurka Owsiaka zagra Gimnazjum nr 1. Będziemy mieć występy klubu sportowego Gimnazjum, potem będziemy mieć zabawy organizowane przez Zuchów, potem przez Centrum Rytmiki z ulicy Złotej, potem mamy tort Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, potem mamy dyskotekę, potem mamy Światełko do Nieba, potem puszczamy lampiony. Rzecz jasna, sztaby będą także licytować gadżety WOŚP. Zduńskowolska Orkiestra koncertować będzie już od jutra w Montowni, natomiast w niedzielę w Monster Garage i w klubie Centrala. W Sieradzu działać będzie 5 sztabów, w siedzibie Federacji Młodych Socjaldemokratów, Gimnazjum nr 2, w Urzędzie Miasta, WSHE i Szkole Podstawowej nr 9. Na Placu Wojewódzkim od 10 trwał będzie konkurs zręcznościowy kierowców, a na Starym Rynku między 12 a 16 będzie karaoke, konkursy, warsztaty, a o 14 bitwa na poduszki. Sieradzka Orkiestra koncertować będzie głównie w 2 miejscach, na Placu Wojewódzkim oraz w klubie Skazany na Bluesa. Między 15 a 17 w kawiarni Sosna aukcja gadżetów. W Łasku działać będą 3 sztaby – Hufiec, LSH Grabia i Łaski Dom Kultury. Tu centrum wydarzeń będzie klub garnizonowy. Od 16 wystąpi zespół tańca nowoczesnego Vena. Będzie hip-hop, pokaz karate, a także występy Crazy Flash i Pikazor oraz aukcje gadżetów. Przez cały dzień aukcje takie będą się odbywały także na antenie naszego radia. Będzie tam wiele atrakcji, jak choćby strzelanie z laserowego pistoletu. Zaproponowaliśmy osobom chętnym być może odwiedzenie naszej komendy, zwiedzenie stanowiska kierowania, także krótki instruktaż na strzelnicy naszej, odbycie szkolenia na laserze, a także jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście zapraszam do siebie, wypijemy kawę czy herbatę. Bardzo atrakcyjną ofertę będzie miała także 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zwycięzca aukcji będzie mógł spędzić w bazie jeden dzień pełen wrażeń pod hasłem „Zostań pilotem F-16”. A wieczorem o 20:00 w całym regionie rozbłyśnie tradycyjne światełko do nieba. Więcej informacji zamieściliśmy w drugim oknie głównej strony naszego portalu. Czekamy także na filmy i zdjęcia od Państwa z niedzielnego finału. Najlepsze z nich wykorzystamy w telewizyjnej relacji oraz umieścimy w drugim oknie w zakładce Wasze prezentacje. Można je przesyłać na adres telewizjacentrum@o2.pl jako plik albo link do YouTube'a.